Podczas gdy my Polacy przygotowujemy się do świąt Wielkiej Nocy, nasi wschodni sąsiedzi drżą w obawie o swoje zdrowie, życie i dobytek. Na Ukrainie wciąż trwają bowiem walki wojska i rosyjskich separatystów. Choć prawosławna Wielkanoc dopiero za tydzień, to i tak do tego czasu nie uda się odbudować ani domostw, ani spokoju. Z kompletnie zniszczonej wschodniej części Ukrainy wrócił niedawno ostrzeszowski fotografik Bartłomiej Busz. Wstrząsające opowieści o wojnie, która dzieje się na naszych oczach, w materiale Tomasza Wojciechowskiego. Tam nie ma świąt, tam nie ma świadomości czy poczucia świąt. To regularna wojna, w którą zaangażowani są zwykli ludzie. Tak o uczestnikach działań wojennych na wschodzie Ukrainy mówi ostrzeszowski fotoreporter Bartłomiej Busz. Bardzo dużo intelektualistów, nie? Młodych ludzi wykształconych, często ludzi, którzy sobie jakoś tam już poukładali życie. Od początku konfliktu na Ukrainie był już dwukrotnie, na samej linii frontu. Nieraz śmierć zaglądała mu w oczy. Tak było w połowie lutego pod Debalcewem, podczas drugiego wyjazdu grupki fotoreporterów, gdy separatyści atakowali ze wzmożoną siłą. Taki moment, kiedy niedaleko nas, z relacji żołnierza, dowódcy, który to widział, wynika, że około 40 metrów od nas uderzył pocisk Grad. Ja osobiście i fizycznie, i psychicznie przeżyłem to mocno. Miałem w zasadzie cały dzień z głowy. Druga sytuacja, która utkwiła fotoreporterowi w głowie, to wynoszenie ciał żołnierzy przez batalion Donbas. Wszystkie to ofiary spod Debalcewa. To były takie obrazki dla nas wręcz surrealistyczne. Jakby psychicznie nie potrafiłem sobie tego poukładać i dopuścić, że to się dzieje naprawdę. Że to, na co patrzę, to jest rzeczywistość. Że to chyba są jakieś urywki z jakiegoś filmu. To nie był film. Tak samo jak fikcją filmową nie były kompletnie opuszczone miejscowości oraz ludzie, którzy w jednej chwili stracili cały dobytek i rodzinę. W kompletnie zniszczonych budynkach nieliczne symbole krzyczały do fotoreporterów. Tutaj zginął człowiek. To było naprawdę przerażające. Mówi Wiesław Kaczmarek, osoba, której Bartłomiej Busz jako pierwszy udzielił wywiadu po przyjeździe z linii frontu. Materiał ukazał się w lokalnej prasie i był szeroko komentowany, zwłaszcza, że w mediach cały czas mówiono o tamtych wydarzeniach. Ktoś zrobił zdjęcia, że nam może pokazać prawdę o tej walczącej Ukrainie. Nie jakieś przekłamania Rosjan, tylko prawdę, którą on widział i przeżył. Te przyjaźnie z wojskami, tam Sylwester ponoć był jak ten. Także zaprzyjaźnił się. Był po obu stronach barykady. Ukraińcy traktowali go jak swojego. Dosłownie. Tam nie stroni się od alkoholu. I mieliśmy z tym duży problem, prawda? Mieliśmy duży problem z akceptacją ze strony żołnierzy, dlatego że nie chcemy się z nimi napić alkoholu. No to te wszystkie smutki i ten stres topią w alkoholu, prawda? I to jest, tam jest to bardzo silne. Zawsze bardzo energicznie i dynamicznie podchodził do fotografii. Mówi jego mentor i nauczyciel Stanisław Kulawiak. Podkreśla, że od początku historii fotografii ta towarzyszyła człowiekowi w nawet najbardziej tragicznych momentach. Po co człowiek jeździ na wojnę? Po co się tam robi zdjęcia? Dla potomności? No, dobre pytanie. Zacznijmy od tego, po co jest wojna. Pytasz akurat pacyfistę, więc w tym momencie zupełnie błędny adres. Ponoć nic bardziej człowieka żyjącego w luksusie i w spokoju nie cieszy tak jak ludzkie nieszczęście. Myślę, że może to jest jakiś warunek po to, aby kamikadze jeździli na wojnę i przywozili świadectwa ludzkiej tragedii. Na Ukrainie pogrążonej wojną walczący mają nadzieję na każdą pomoc. Bartłomiej Busz wierzy, że obiektywna relacja z linii frontu może pomóc w rzetelnym opisywaniu tragicznej historii zwykłych ludzi. Byli żołnierze, którzy mówili do nas wprost: zostawcie te aparaty, my wam damy karabiny, walczcie z nami. No to nie tak, my jesteśmy fotoreporterami, dziennikarzami, chcemy to relacjonować. Wierzymy w to, że w jakiś sposób pomożemy, pokazując to, co tam się dzieje, prawda? O swojej pracy fotoreportera na linii frontu Bartłomiej Busz opowie w świątecznym programie wielkanocnym telewizji ProArt. Natomiast reportaż z bogatym materiałem zdjęciowym już wkrótce na naszej antenie. Tak, i tutaj jest bardzo duża obawa cały czas o Mariupol, prawda?